Witam w zbrojowni Warframe. Dziś zajmiemy się trzema nowymi brońmi. Arka Plasmor, Arka Cisco i Arka Titron. I przy okazji opowiemy co nieco o Octavii. Słyszałam, że sobie ze mnie z Harrowem robiliście jakieś heteszki. Jakieś co? To brzmi jak jakieś pasożyty, a takie rzeczy to raczej z Nidusem. Nieważne, zaczynaj. Zacznijmy od Arka Plasmor. Pierwszy shotgun, którego z czystym sercem można zrobić pod kryty, gdyż z Blunderbuss osiąga ponad 40% szansy na kryt. Z drugiej strony ma tylko 1,6 mnożnika krytycznego, więc bez Prime Dravage nie będzie za dobrze. Po prostu jesteś smutny, że nie ma żadnego porządnego shotguna pod krytyk, a ty zmaksowałeś Prime Dravage. Nie musiałaś tego mówić po francusku. Policzę opłacalność później. Tak czy inaczej, Arka Plasmor jest użyteczny tak długo, jak nie idziemy na infestów, bo tam powolutku, odpada. W miarę z rosnącym poziomem przeciwników. Cała mechanika tego shotguna jest dość ciekawa. Wysyła falę, lub raczej pocisk, za którym leci toksyczna smuga. Jeśli pocisk trafi centralnie w przeszkodę, to cała energia się rozprasza, ale jeśli trafi obok, to energia pokrywa spory fragment terenu, psując dzień wszystkim w linii prostej. Najlepiej, jeśli jest to na przykład nie za szeroki korytarz. Problem polega na tym, że czasem znikające ciało przeciwnika okazuje się być przeszkodą terenową, No i właśnie, jeżeli ktoś tutaj używa Necrosa, to nie będzie szczególnie zachwycony, jeżeli planował używać Desecrate. Wszyscy zabici strzałem z tego shotguna po prostu znikają. Tak, odparowują. Nie wiem czemu, nie pytajcie. Co ciekawe, centralne trafienie powoduje status obuchowy. W sumie to niby sensowne, skoro ktoś obrywa falą radiacji, nie skupiajmy się na tym. Co do problemów są, w sumie trzy. Jeden standardowy dla shotgunów. Zasięg strzału. Po pewnym czasie pocisk z tego shotguna po prostu znika, rozpraszając się. Po drugie, broń to jest strasznie powolna. Wręcz ślimaczo powolna. Serio, ja nie mam problemu z powolną bronią, jeśli dobrze się kopię, ale tutaj podobnie jak z Opticorem przydaje się chociaż jeden mod przyspieszający, bo robi się smutno. Tak czy inaczej, DPS tutaj będzie leżał i kwiczał przez wzgląd na to, że jest to broń skierowana raczej na ogarnienie dużego obszaru. Nie tak dużego jak Ignis, ale hej. I tak strzela się z niej bardzo przyjemnie, ale tu warto wspomnieć o trzeciej wadzie. Obrażenia radioaktywne. O ile na Greenców działają doskonale, o tyle na korpus już jako tako. Infeści natomiast mnie wyśmiali, jak to ich z tym polazłem. Więc wyciągnąłem Atomosa i ich usmażyłem. Nie będzie Infest plumi w twarz! W sumie to nie raczej bryzgają kwasem, czy co tam? Serio, nie potrzebuję tej wiedzy do szczęścia. Przejdźmy za to do Arka Cisco. Dobrze to czytam? Skąd ja mam wiedzieć? Nie wiem, zapytać nie zaboli. Arka Cisco to kieszonkowa, szybkostrzelna snajperka nagradzająca gracza za częste trafienie, zwiększając szanse na kryt i status o 4% za każde trafienie na czas 2 sekund. Aczkolwiek premie te naliczone są po modach. Broń ma też dwa poziomy zbliżenia, ułatwiając celowanie na większe dystanse, jak na snajperkę przystało. Obrażeniom daleko do genialnych, ale dzięki wysokiej precyzji i szybkostrzelności w dalszym ciągu nieźle się sprawdza. No i szansa na kryt i status są całkiem solidne i nie trzeba za wiele, by uczynić je dodatkowym utrapieniem dla przeciwników. Wystarczy jeden mod statusowo elementarny, by wraz z Barrel Diffusion Little Torrent podejść do ponad 77% szansy na status. A wtedy po nabiciu premii za trafienie szansa owa wzrośnie o kolejne 20%, sięgając niemal 100. Obrażenia strzału osiągają około 1500, co przy 51% szansie na kryt z Prime Pistol Gambit i zwiększeniu tej szansy do 71% z premią oraz... Czekaj, co? Czemu mnożnik krytyczny tej broni się? To niczym łyżka dziegciu w moim kuflu miodu. Prime Target Cracker nadrabia trochę za ten brak. Tak czy inaczej, mamy w takim wypadku około 4000 obrażeń na strzał, jakieś 7,5 strzała na sekundę, dając całkiem sympatyczny DPS. Dzięki wysokiej precyzji i nieznacznemu odrzutowi broń ta ma zastosowanie nawet na duże dystanse. Nie polubię jej aż tak bardzo jak Lexa Prime, bo nie ma takiego uroku ani takiego pierdolnięcia, ale w dalszym ciągu używa mi się jej wspaniale. Na pewno będzie moją docelową bronią słabszych przeciwników. Czas na ostatniego członka rodziny Arka. Nie takiego Arka, przez się pisze, spadaj stąd. Mam na myśli Arka Titron.
Zacznijmy od tego, że broń owa ma na wstępie dwie polarności, więc jak się chce w nią wpakować poza obowiązkowymi modami na krytki berserkerem 3 prime mody i 2 mody elementarne, tak jak ja, to wymaga tylko jednej formy. Jeśli albo się nie ma prime'ów, albo chce się zmienić mod elementarny na elementarno-stosowe, to i nawet tego nie trzeba. Broń ma straszliwie wysokie obrażenia, z których ponad 1/3 to obrażenia tchnące, zaś reszta to obuchowe. Porównam ją w takim razie do jednego z najlepszych, jeśli nie najlepszego młota w grze. Fragora Prime. I zobaczymy, że wszystko poza obrażeniami jest po prostu niższe. Fragor sam z siebie był diabelnie wolny, a ten młot jest jeszcze wolniejszy. Szansa na status i obrażenia faktycznie są wyższe, ale szansa i mnożnik obrażeń krytycznych są z kolei odczuwalnie niższe. Przeliczmy to wszystko. Przy moim buildzie obrażenia na cios wynoszą około 1900 przy nieco ponad jednym ataku na sekundę. Dodajmy do tego szansę na kryt i wyjdzie jakieś 3880 obrażeń. Przy nastakowanym berserkerze i Primed Fury prędkość ataku osiągnie około 1,65 ataku na sekundę, co razem da nam około 6500 DPS-u. Brzmi nieźle, ale do Fragora to mu daleko. Jednak Arkad i Tron ma jeszcze jedną cechę, która za nim przemawia. Znaczy, licząc tego, że plan konstrukcji jest w sklepie, nie trzeba go szukać po szczelinach jak Fragora Prime, a mianowicie miał on ciekawy pasyw. Każdy zabity przeciwnik zwiększa obrażenia następnego uderzenia o ziemię o 100% i można zdobyć do 10 liczników na tym pasywie, zwiększając obrażenie kolejnego slama 10-krotnie. A slam jest mocny. Powoduje obrażenie obuchowe i status elektryczny w zasięgu, który zwiększy się z każdym licznikiem pasywa, co jeszcze bardziej zwiększa jego efektywność. No, to możemy pożegnać Możemy pożegnać te trzy broni i wziąć się ze sobą Oktawię. Nie, znowu będziesz się ze mnie śmiać. Nie będę. Jak gadałem z Harrowem, to zabawnie po prostu wyszło, wiesz, no. Cała masa jakiejś przekokszonej broni, eksplozji, a tu wyskakuje ktoś z melodyjkami. Po prostu jest to trochę dziwne i... Informacje? Oktawia ma 100 życia, 75 tarcz, 125 pancerza, 150 energii i 1,5 prędkości sprintu. Warframe ma 3 polarności na Ramon, w tym jedną na Aurze. Na razie modów ulepszających zdolności Oktawii brak. Pasyw! O rany. Co tam? No, twój pasyw. No tak, zabawne, nie? No, tak. Zaczynam żałować, że nie chce mi się bawić kompozytora. Ogólnie, mając Mana Chord, można skomponować muzykę, którą będzie grać Oktawia za pomocą swoich zdolności. Można skleić Marsz Imperatora w las kotek na płotek, czy co tam dasz radę. Jak jesteś większym leniem, czy ja, to możesz po prostu wrzucić ton co pół sekundy i wtedy będzie chociaż łatwiej korzystać z trzeciej zdolności. Słuchanie tego może być upierdliwe. Drugi pasyw Oktawii sprawia, że za każdym razem, gdy Oktawia użyje zdolności, ona jest w przymierzeńcu w zasięgu 15 metrów, zagrają 30 energii w tempie 1 na sekundę. Użycie kolejnej zdolności sprawi, że czas trwania pasywa się odświeży, a nie nałoży na siebie, więc pod kątem pasywa opłaca się używać zdolności co 30 sekund. Wszystko w odpowiednim czasie. Przejdźmy do pierwszej zdolności. Mallet. Oktawia ciska kulką, która po zdarzeniu z ziemią wyzwala ustrojstwo unoszące się nad ziemią, ściągające ogień przeciwników i zadające obrażenia w zasięgu działania, których liczba jest zależna od przyjętych. Na zerowym poziomie czas trwania to 8 sekund, zasięg to 5 metrów, a mnożnik obrażeń to 1. To znaczy oddaje tyle, ile przyjmie. Jak ktoś nie jest matematycznie upośledzony, to chyba to ogarnął, ale reszta powinna ci podziękować. Na początku tak, ale na maksymalnym poziomie czas trwania wzrasta do 20 sekund, zasięg do 10, a mnożnik do 2,5. Weźmy się za drugą zdolność, czyli mobilny boombox, jakim jest Resonator. Oktawia wyrzuca kulkę, która jest warframe'ową wersją takiego pstrokatego flacisty z Hamelim. Zna ktoś jeszcze tę bajkę? Nie. No a tam miała też jakieś inne nazwy, ale ją znałem pod tym tytułem. Pokrótce koleś grał na flacie hipnotyczną muzykę, dzięki której wprowadzał z miasta szczury i potopił je w rzece, a kiedy ludzie z miasta odmówili w zapłaceniu mu za jego usługę, to wywabił z miasta ich dzieci i... Hej, to dość mroczne jak na bajkę dla dzieci. Kiedyś wszystkie takie były, tylko zostały ucieśnione. W każdym razie kulka omamia tak przeciwników, sprawiając, że idą za nią, otrzymując rytmicznie obrażenia od wybuchu tak długo, jak pozostają w zasięgu hipnozy. Im więcej przeciwników zostanie zahipnotyzowanych, tym bardziej zwiększa się zasięg hipnozy, zaczynając od 3 metrów i zwiększając się do maksymalnie 8, zdając 25 punktów obrażeń. Na maksymalnym poziomie minimalny zasięg zostaje zwiększony do 6 metrów, maksymalny do 15, a obrażenie do 125.
Kolejna zdolność to metronom i tu osobliwość Oktawii zaczyna powoli przybierać dziwny gabaryt. Czy ty właśnie użyłeś słowa osobliwość jako eufemizm słowa dziwactwo? Nie, moim zdaniem cała muzyczna otoczka Oktawii jest całkiem ciekawa, tylko stosowanie jej na polu walki jest mocno problematyczne. Oto czemu. Metronom odpala głośniki Oktawii, emitując muzykę z jej zestawą. Jeśli wstrzelisz się w rytm muzyki z jakąś czynnością, to otrzymasz wzmocnienie zależne od wykonywanej czynności. Jako ułatwienie, wokół Oktawii pojawią się kręgi wyglądające jak fale na wodzie, po wrzuceniu do nich czegoś, ale lecą od zewnątrz do wewnątrz. Gdy fala zniknie pod nogami Oktawii, grany jest dźwięk i wtedy należy wykonać czynność. Poprawne jej wykonanie daje synchronizację rosnącą od 0 do 100%. Kiedy procent synchronizacji wzrośnie do maksimum, otrzymujesz premię. Czynności i efekty to odpowiednio. Skok, dający premię wybacz. Wzmocnienie działające 5 sekund i zwiększające prędkość ruchu o 10% na zerowym poziomie i 15 sekund z 30% wzmocnieniem na maksymalnym. Można też odbijać się od ścian, by się zsynchronizować. Dalej mamy kucanie, dające premię Nocturne. Pod wpływem tej premii gracze stają się niewidzialni na 5 do 12 sekund, zależnie od poziomu zdolności. Kolejne wzmocnienie to Opera. I zyskuje się je strzelając z broni zasięgowej. Ono daje 12% wielostrzału na 5 sekund, gdy ma zerowy poziom i premia to rośnie do 30%, zaś czas jej działania do 15 sekund na maksymalnym poziomie. Ostatnia premia to Forty i uzyskuje się ją atakując bronią do walki wręcz. To wzmocnienie daje 20% premii obrażeń w walce wręcz na czas 5 sekund. Premia wzrasta do 30%, a czas jej trwania do 15 sekund na maksymalnym poziomie. Jeśli ktoś ma sensownie skomponowany utwór, to synchronizacja nie stanowi problemu. A jeśli to jakieś losowe dźwięki, to często ograniczą synchronizację bez patrzenia fale wokół Oktawii, co z kolei utrudnia walkę. No ale jak ktoś ma tam sensowny utwór, to sprawia jest proste konstrukcja cepa. No albo może zrobić tak, jak mówiłem podczas mówienia o pasywie. Wtedy po prostu spamujesz, co się da, no i dostajesz właściwie buff, nie? Ja zaznaczę tylko, że do tej pory nie widziałem za wielu Oktawii i tylko jedna z nich miała coś dobrze skomponowanego. Abstrahując od braku słuchu muzycznego, przejdźmy do ostatniej zdolności. Amp. Zdolność ta daje wszystkim w zasięgu premię do obrażeń pod postacią mnożnika rosnącego wraz z natężeniem dźwięku, więc wszystko, co hałasuje, sprawia, że premia rośnie. Przydatna jest tu symfonia na 4 karabiny. Albo ekipa remontowa. Albo człowiek sąsiad. No, tak czy inaczej, zasięg zdolności rośnie z 8 do 14 metrów, minimalny mnożnik z 1,1 do 0,25, zaś maksymalny mnożnik z 1,25 do 2. Czas pozostaje bez zmian, 30 sekund na każdym poziomie. Muzyczny Warframe to bardzo ciekawa pozycja i widzę w nim coś z Harrowa. Z tego fanatycznego wariata? Nie no, o mechanikę mi chodzi, nie lamentuj. O ile u niego 3 zdolności wymagają chociaż minimalnego garnięcia ekipy, o tyle u Oktawii wymagają tylko 2 ostatnie. Metronom powoduje, że sprzymierzeńcy słysząc muzykę muszą robić dwie rzeczy w konkretnym tempie, by coś z tego zyskać. Co w przypadku Harrowa, wymagane jest po prostu nie wchodzenie mu w drogę. Oktawia wymaga więc bardziej aktywnego udziału w zabawie niż Harrow. Czy to dobrze czy źle? Nie wiem, zależy od tego, czy ktoś jest leniem czy nie, ale Amp wydaje mi się genialne do obrony pozycji. Podsumowując, Oktawia jest całkiem interesującym Warframe, który potrafi nawet nieźle podnieść potencjał całej ekipy. Jeśli weźmiemy jakiegoś masakratora typu Ember lub na przykład Messę i pacniemy pod jej nogi Amp i wszystkie te chore obrażenia zwiększą się o swoją dwukrotność, no, użyjcie wyobraźni. Znaczy, użyjcie jej, bo ja nie mam jak tego psiakrę zademonstrować, bo nikt z moich znajomych nie ma Oktawii. I to jest główny problem. Oktawia to katalizator mocy. Ulepsza to, co już jest, ale sama nie zadaje szczególnie wiele obrażeń. Oktawię modyfikujemy w sposób zbalansowany, bo każda jej zdolność korzysta ze wszystkich aspektów Warframe, przy czym osobiście jestem fanem wydajności, bo przy 75% wszystkie zdolności są całkowicie refundowane przez pasyw. Z drugiej strony, aż 75% może być lekkim overkillem. Samo Streamline chyba wystarczy, aczkolwiek należy pamiętać, że czwarta zdolność tego Warframe zostaje wzmocniona przez moc zdolności. Więc przy 200% mocy zdolności premia obrażeń wynosi ich czterokrotność. I tu przechodzimy do kolejnego problemu Oktawii. Trzeba ją zmodować pod ekipę, w której się gra. Jeśli ktoś ma tendencję do oddalenia się, to trzeba przewalić w zasięg. Jeśli wszyscy stoją blisko, to można kosztem zasięgu zwiększyć czas działania. Jeśli w ekipie jest Trinity, to można odpuścić sobie wydajność i tak dalej. Oktawia to chyba najbardziej zależne od kompozycji ekipy Warframe, jakiego znam i podejrzewam, że dlatego jest tak rzadko używana. A szkoda. No, mam nadzieję, że wszystkim się podobało. Ja wracam do myślenia, jaki teraz materiał ogarnąć. Kolejna zbrojownia pewnie za 2-3 tygodnie. Do zobaczenia, Teno.